Szanowanko, dzisiaj bierzemy się za montaż okapu. Kuchenka generalnie jest, jak widać, bez okapu. Tu był tylko taki pochłaniacz. Może go nawet pokażę. Ale on tylko pochłaniał olej i wypuszczał tymi dziurkami z powrotem na kuchnię. Więc generalnie, jak się gotowało jakąkolwiek zupę, to wszystko po prostu pływało. W związku z tym zakupiłem sobie okap i będę go tutaj montował. Zacznę od nawiercenia otworów, natomiast już i tak wiem, że nie wyjdzie równo, gdyż różnica między tym a tym, jakby tu tak poprowadzić linię prostą, to by mniej więcej tak się tu kończyło. Odtąd dotąd. Więc jest tak popelina straszna, w związku z tym równo nie wyjdzie nijak. Tu jest tyle. Tyle. Także i tak, co by nie robić, będzie krzywo. A później trzeba będzie przebić przez ścianę z wyciągiem, żeby zrobić na zewnątrz. Gdyż do komina jest bardzo, bardzo daleko. No, otwory nawiercone, z lekką poprawką musiały być. No i się udało zamontować okap, także teraz wybiorę miejsce i kuję ścianę. Czyli najciekawsze. Przydatny jest jeszcze taki miernik do wykrywania profili i przewodów pod napięciem w ścianie, ale tutaj nic tam nie pokazuje, więc możemy, mam nadzieję, śmiało wiercić. No, to mamy jakiś pośredni etap prac. Wszędzie jest burdel. Niestety dysponuję tylko otwornicą 50 i zerowym doświadczeniem. W związku z tym wyszło jak wyszło. Jakbym teraz robił, to bym od zewnętrznych stron sobie tak ponacinał, żeby środek wypadł, a zacząłem niestety od środka. W związku z tym muszę się posiłkować jeszcze takim dłutem, a trochę mi brakuje zasięgu, bo jest blisko sufitu, żeby tym wszystkim wiercić. No i na razie jest taki otwór. Dam znać, jak będzie później większy na tyle, żeby rura w niego weszła. O la Boga, udało się wywiercić na tyle dziurę w ścianie, żeby ta rura przeszła. Kiedy już mi nie starczało zasięgu, to nawet zdjąłem tam rączkę i kułem dalej, a na końcowym etapie posłużyłem się nożem. Fiskars pociął elegancko tam, gdzie już nie dała rady młotowiertarka, w związku z tym taka ukryta mała reklama, że nóż jest zajebisty. No i rura jest przetknięta na wylot. Teraz trzeba będzie dopasować do niej okap i zamurować tą szczelinę. Tak się prezentuje wyjście okapu na zewnątrz. Wywietrznik, tak zwana wyrzutnia. Ona ma jeszcze zawór, taki zwrotny, także w sumie są dwa. Jeden jest bezpośrednio na okapie, drugi jest tutaj. Taka zwykła klapka grawitacyjna na zawiasie, powodująca to, że jak jest włączony wentylator i jest przepływ powietrza, to ona się odchyla, wtedy sobie powietrze ucieka, a jak tylko się wyłączy, to grawitacyjnie opada na dół. No całość, jak na mnie, to jeszcze w miarę schludnie zmontowana. Tam sobie obmurowałem dookoła tę rurę zaprawą murarską. Nawet mi się udało przy użyciu tych moich narzędzi, które nie były mocno precyzyjne, nawet w miarę precyzyjnie ten otworek dobić, więc tam były szczeliny tam grubości na maksa centymetra dookoła tej rury. No, więc na to poszła zaprawa. Tutaj miałem problem lekki, bo to w styropianie te kołki, które były w zestawie do montażu, to po prostu tak sobie wchodziły w miarę luźno, więc tam góra odrobinkę odstaje, ale to już tam mało istotne. No, a teraz jeszcze pokażę efekt końcowy, jak się prezentuje w kuchni. No, i tak się prezentuje okap. Już jest zamontowany. Na górze jest szpara, bo jest krzywy sufit, więc i tak nie dało się go wyprowadzić ładniej. Ewentualnie kiedyś tam sobie można boki podciąć i wtedy podciągnąć. Bardzo mi się podoba. Był przeceniony, że niby są jakieś ryski, których ja się praktycznie nie dopatrzyłem. Więc w końcu, mam nadzieję, będzie można gotować. Oświetlenie LED-owe, bardzo wydajne, a tylko chyba dwie lampki po 3 waty biorą. I biegi poszczególne. I wyłącznik.
Wszystko działa jak należy. Tak więc więcej popeliny nadchodzi. Pozdrawiam. Cześć.